10 lat meteora. Założę się, że większość z was nie wie, czym meteor jest. Ej, napiszcie, czy ktoś z was używał meteora, jestem bardzo ciekaw. Produkcyjnie. Albo używa, bo meteor cały czas ma się dobrze. Poważnie, poważnie. To jest, aktualnie meteor jest w takim stanie, że to jest, on jest, nigdy nie był na tyle stabilny, jak jest teraz. Został przejęty przez, nie pamiętam dokładnie nazwy firmy, jakbyś Michał mógł szybko przeskanować, poszukać informacji. Albo... Tak, tak, mam też z tyłu głowy, ty mów, ja ci powiem. Nazwy nie są ważne. Tak, nazwy nie są ważne. Generalnie chodzi o to, że Meteor to jest taki framework fullstackowy. Mhm. Czyli w czasach, kiedy nie było Nexta, zwłaszcza w czasach, kiedy nie było wszelkich innych tworów JavaScriptowych, które ogarniają cały stack. Za czasów chyba Backbone'a, jQuery. Tak, to jest Backbone i jQuery w najlepszym możliwym wydaniu. Angular też, tak. Generalnie Meteor ogarniał nam całe bootstrapowanie aplikacji generalnie po wszystkich stackach i to był jeden z projektów w stylu wszystko w jednym. Generalnie piszesz w Meteorze, nie potrzebujesz się rozglądać za nowymi, żadnymi dodatkowymi narzędziami do doinstalowania, masz całą aplikację i chodzi. Żeby nie było, Meteor był, wydaje mi się, takim pierwszym naprawdę godnym spojrzenia na niego frameworkiem fullstackowym w JS-ie, który bardzo grubą pierzynką abstrakcji przykrywał wszystko, bo to był klient, to był serwer, to był jakiś ormo podobny wrapper na bazę, tam nie było chyba takiego orma z prawdziwego zdarzenia, ale była dość duża abstrakcja też nad komunikację z bazą i to dostawaliśmy właściwie w pakiecie wszystko. Tak, i oni to był bardzo mocno używali Backbone'a do tego, jeżeli dobrze pamiętam. O, to tego już nie pamiętam. Ja pamiętam, że byli bardzo mocno ożenieni z MongoDB. Tak. Bo to były też czasy, gdzie NoSQL to było. Każdy chciał mieć. I wszystko w JS-ie. To drugie za nami zostało. To pierwsze się okazało, że w sumie to te NoSQL są fajne. Czasem, jak mamy case'a. Mhm. Tak, w ogóle ciekawostka. Oni porównują w tym artykule Meteora do Redwood JS-a, bo w sumie on jest najbliżej tego wszystkiego. To dobry punkt. To mega dobry punkt, no. I znalazłem, komu to sprzedali. No. Wcześniej firma o jakby niejasnej nazwie MDG, nie pamiętam dokładnie, jak się rozwija ten skrót. Nie rób produktu. Szukam tego samego. To jest, wiesz co, 60% scrolla. Dzięki. I teraz generalnie sprzedali to do firmy Tiny, która jest właścicielem Dribble. Creative Market i innych firm. Dribbla pewnie kojarzycie. To jest ten serwis, gdzie można publikować kawałki designu, całe designy i później ktoś może wziąć waszą pracę i ją odbić zmodyfikować delikatnie, także się tworzą całkiem fajne sekwencje różnych artworków. No i w takim razie Meteor wpadł w dobre ręce, ale w artykule w ogóle pojawia się ciekawy aspekt związany z technologiami, które są stare, ale stabilne. Mianowicie nikt się tym nie interesuje. Stare i dobre. Ale tylko, ale generalnie jeżeli spojrzymy sobie na wszystkie technologie, które są aktualnie na topie, React, Angular, Vue i tak dalej, to ludzie jak zaczynają się tego uczyć, to w ogóle nie muszą zaglądać, czym był Meteor i tak dalej. Ale jeżeli ktoś pracuje w Meteorze, ma projekt w Meteorze, to oni się, to społeczność się jara wszystkim nowym, co się pojawia w ogóle w tym community. Tak będzie. No i pytanie, czy tak community będzie wymierać? Czy znajdzie jakiś sposób na to, żeby wciągnąć nowych ludzi? Jak patrzymy Never Heard, no to rośnie. No Never Heard na pewno będzie rosło, bo mamy, że tak powiem, odpływ talentu z IT. Pamiętam, że chyba wyście na jednym ze ścian też wspomnieli o tym aspekcie, nie? Że nigdy nie zabraknie nam programistów, bo programiści nowi szybciej przechodzą na emeryturę. Tak, zmieniają rolę. Tak, dokładnie. Zmieniają w ogóle... Jakby rotacja też skilli jest bardzo duża, więc to, co kiedyś wymagało Meteora, już teraz nie znajdziesz tego. Ostatnio krążył ciekawy mem, będę opowiadał mema, uwaga. gdzie mieliśmy programista juniora, który jak wyobraża sobie siebie za 5 lat, total hacker, nie? A senior za 5 lat, widły, kapelusik, obornik będę przewalał, tak. Tak, bardzo ładne. Rzucam tę robotę. Bardzo ładne. Także
Polecam poczytać, żeby posłuchać o historii frontendu. Nie będziemy was zanudzać, ale artykuł zawiera w sobie bardzo dużo nawiązań do czegoś, o czym mogliście nigdy wcześniej nie słyszeć, jeżeli w ogóle... Wspomnieliśmy jeszcze Quicka. O Jezu, nie... Nie dzisiaj. O Quicku jeszcze opowiadam. Ja myślę, że możemy do tego jeszcze wrócić na śniadaniu typowo frontendowym, bo dzisiaj nie jesteśmy przygotowani. Michał też jest nieprzygotowany, tylko sprawia wrażenie, że jest przygotowany. Nie, w ogóle... Nagrywam to prawie 3 lata. To jest chyba pierwszy raz, gdzie naprawdę zaspałem. Nie, raz zaspałeś bardziej, rzeczy nie było. Tak? A nie, dziecko ci się chyba rodziło. To trochę różnica. To był jeden z naszych odcinków Śniadania z Programowaniem. Jeśli chcecie zobaczyć więcej odcinków, więcej nowości, serdecznie zapraszamy was na nasz kanał na YouTubie. Zapraszamy również na naszego Discorda. Do zobaczenia.